Jak wiecie, zapewne współczesna nauka istnieje mniej więcej 150 lat. Tak, w przybliżeniu można powiedzieć, że od dzieła Darwina zmienił się cały sposób uprawiania nauki. Na czym dzisiaj nauka polega? Ma praktycznie dwa dogmaty. Pierwszy dogmat to jest właśnie Naturalizm, że nie możemy w szukaniu wyjaśnienia zjawisk, nie możemy odwoływać się do przyczyn ponad ponadnaturalnych. Nie? Czyli, na przykład, nie można się odwołać do Boga. Mamy problem ze stworzeniem świata? Nie, musimy poszukać przyczyn naturalnych, nie możemy odwołać się do Boga. I druga cecha często metody naukowej, dość za, 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 zarzucana, w sensie, że nie, my, kreacjoniści, nie możemy jej spełnić, to jest możliwość przeprowadzenia eksperymentu. Czyli jeśli jakąś teorię pokażemy w dziedzinie nauk przyrodniczych czy ogólnie, no to powinniśmy móc przeprowadzić eksperyment. No to ja pytam tych wszystkich mądrych, jak na przykład przeprowadzić. Eksperyment powstania materii albo powstania wszechświata. To są wydarzenia, które raz wydarzyły się w historii i nie możemy ich powtórzyć w laboratorium. Możemy jakieś elementy próbować i tak dalej, ale tego, co się stało, nie damy rady. Podobnie jest z człowiekiem. Na przykład chcesz wyjaśnić zagadkę śmierci człowieka. No to jak przeprowadzisz eksperyment? No, człowiek raz umarł i koniec. Ten sam człowiek już drugi raz nie umrze. A inny, no to już jest inny człowiek, inne e, warunki brzegowe i tak dalej, i tak dalej. To nie jest śmierć tego samego człowieka. I tu pewne światło na braki metody naukowej daje nam list do Koryntian, właśnie. Pierwszy rozdział, drugi rozdział, przeci, e, przepraszam, werset jedenasty. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko duch boży. I dalej. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Należy je duchowo rozsądzać. Zobaczcie: jest pewna pula rzeczy we wszechświecie, na przykład człowiek, które musimy nie metodą naturalistyczną. Tylko właśnie duchowo rozsądzać. Jeśli nie mamy wiedzy duchowej na temat człowieka, to jesteśmy głupi i chodzimy, błądzimy we mgle. Współczesna nauka, jeśli chodzi o podstawowe pytania człowieka: skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego życia, jest totalnie ślepa. Jeszcze 150 lat temu i wcześniej nauka starała się odpowiedzieć na te pytania, a dzisiaj Chcecie przekonać, że jesteś kupą materialistycznego? Sam sobie dopowiedz. Do zobaczenia!